Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bloodisgo i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować moją nową modyfikację do Farminga 22. Jak mówiłem wcześniej, tam w wcześniejszym odcinku, dwa tygodnie temu, no, nigdy nie nagram Farminga 22, bo według mnie to jest shit, nie? Ale z tygodnia na tydzień, zmienny po prostu jestem, no i tak usiadłem, zrobiłem autosankę z fajnym połączeniem kół na foto, znaczy się opon na foto i udimu. Więc przejdźmy sobie do prezentacji. Autosan D47, konfiguracja pojemności, ustawienia kół małe, duże, oczywiście kolory, tam to wiadomo, to standard, no i konfiguracja rejestracji, nie? No. Węże, siłownik, wszystko działa. Jeżeli będziecie chcieli, żebym udostępnił wam tą modyfikację lub po prostu wstawił na hosting do pobrania albo także do kupienia, to piszcie w komentarzach. Oczywiście modyfikacja cała działa, błędów nie ma, nie sypie. Jeżeli jakieś błędy będą w przyszłości od aktualizacji, bo zauważyłem, że czym więcej aktualizacji do tego farminga wychodzi, tym więcej błędów sypie w modyfikacjach. Jest to spowodowane tym, że Bianci w jakiejś aktualizacji dodają jakiś AI części dla tych chyba pracowników, którzy tam, wiecie, jeżdżą, żeby się im zlecił na przykład jechać do skupu, i właśnie dlatego to tak działa wszystko. Dlatego jak się kiedyś wejdziecie sobie na ModHuba i wy pobierzecie jakąś modyfikację, zobaczycie, że ten wysypie jakimś błędem, to prawdopodobnie byłaby wypuszczona przed aktualizacją. Ale jak mówiłem, ja nie planuję tam nic wydawać. Według mnie troszkę to bez sensu jest. I nie ciągnie mnie, żeby siedzieć nad tymi modyfikacjami, Bóg wie ile. Chcę, żeby to po prostu działało i nie sypało błędami. No więc myślę, że takie połączenie udimu i foto jest bardzo spoko opcją. Więc myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Więc zostaw suba, zostaw lajka. No i elo.